miasto leżące na zachodnim krańcu górnośląskiego rejonu industrialnego. Here wydowo wam się, iże jakosi znorcie. Ano ni. Je to miasto z zebraną historią każdego okresu czasu i z planami na przyszłość. Zapraszamy, a ze zdziwienią nie strzymiecie. Co łączy Gliwice z Władywostokiem, Rio de Janeiro i Antarktydą? Jaki szlak ostawiał po się jeden z najbardziej tajemnych zakonów rycerskich? Jakimi rypanymi miełkami są moi kamracio? No i co to ma wspólnego z Gliwicami? Jadymy. Mucha domowa. Latające gówno, które zostało stworzone po to, by wkurzać innych tym swoim pierdziulonym by-zy-zy-zy. Nawet nie wiadomo pojuch. Nie dość, że to gówno ma oczy wszędzie i musisz mieć zarobistego refleksa, żeby jej dupnąć szybciej niż ona spieprzy. Najgorzej jest wtedy, jak ona ci kurła chamsko siada na jedzeniu i wstyd tego tknąć, bo potem już tymi swoimi walonymi łapami obsranymi w gównie dotknęła. Jeszcze jak? No, spróbuj się podważyć coś, co tutaj jest napisane. No, prawda wszystko, tak? No, kto się nie zgodzi z nas, tak? Która z tych wież jest niższa od wieży radiostacji w Gliwicach? A. Wieża klasztorna na Jasnej Górze w Częstochowie. O. Wieża radiowa na Łysej Górze. B. Wieża radiowa na Ślęży. Poprawna odpowiedź na końcu odcinka. Jak ktoś coś tam przynajmniej wie o tych trzech miejscach, to nie powinien mieć problemu, jak w sumie zawsze, bo ostatnio te zagadki zeszły do poziomu korony Kielce. W Gliwicach na powierzchni 133,88 km² mieszka 178 tysięcy osób. Gęstość zaludnienia wynosi 1339 osoby na kilometr kwadratowy i jest taka, a nie wyższa, ponieważ Gliwice jednak leżą blisko aglomeracji śląskiej, która jest policentryczna, ale nie leżą w jej środku. Wysokość nad poziomem morza waha się od 200 do 278 metrów. Gliwice leżą w południowej części Polski, geograficznie na Wyżynie Śląskiej, a dokładniej na Wyżynie Katowickiej nad rzeką Kłodnicą. Historycznie na Śląsku, a administracyjnie w województwie śląskim i powiecie gliwickim. Okazuje się, że w takim regionie, zaludnionym gęsto jak wyspa węży u wybrzeży Brazylii przez zgadnijcie co, no pewnie, że węże, można znaleźć kawałek lasu objęty rezerwatem. Na granicy miasta Gliwice i gminy Sośniowice znajduje się leśny rezerwat przyrody Las Dąbrowa. Rezerwat ten został utworzony w 2008 roku w miejscu, które w ostatniej chwili dosłownie zostało uratowane przed degradacją ze strony rzekomo najinteligentniejszego ssaka na tej planecie, czytaj człowieka. I właśnie ten temat jest głównym prezentowanym na ścieżce edukacyjnej przeprowadzonej przez teren rezerwatu. Proces, o którym przed chwilą mówiłem, profesjonalnie nazywa się neofityzacją, a definicja tego słowa na Wikipedii jest równie tajemnicza, co powód zamykania gospodarki. Głównym elementem chronionym jest tam drzewostan grądowo-łękowy. Las tworzy tu trzy chronione siedliska przyrodnicze. Łęk jesionowo-olszowy, podgórski łęk jesionowy i łęk wiązowo-jesionowy. Ostatnie zdanie akurat skopiowałem na Ctrl-C, Ctrl-V z Wikipedii, bo kompletnie brzmi to dla mnie nieznajomo. Co do niższych od drzew roślin, to występują tam ciemiężyca zielona, wawrzynek wilcze łyko czy kozłek czarnolistny, a także dosyć rzadko spotykana perłówka jednokwiatowa. Natomiast ze zwierząt to najciekawsze tutaj będzie dzięcioł białogrzbiety, co brzmi dla mnie jak pseudonim jakiegoś pirata, a także jastrząb i kruk. A tak serio to taki okruk. Niewiele wiemy o Gliwicach sprzed 1276 roku. Co ciekawe, właśnie wtedy Gliwice stały się miastem na mocy praw miejskich. Leżały dokładnie na skrzyżowaniu szlaków prowadzących z Węgier i Moraw na północ oraz z Krakowa do Wrocławia. Teren ten w średniowieczu dosyć często zmieniał właściciela. Tak na początku Gliwice należały jeszcze do księstw polskich, bo akurat trwało jeszcze rozbicie dzielnicowe, potem do Czech, a one z kolei były lendem niemieckim, więc nie trudno się domyślić, kto wówczas miał tam największe wpływy. Być może dlatego Gliwice zasłynęły z produkcji wysokiej jakości chmielu i produkcji piwa, a także całkiem dobrze miały się tam branża młynarska i handel. Mieszkał tam również książę litewski Zygmunt Korybutowicz, co ciekawe mocny kandydat do korony czeskiej, co się rzadko zdarzało. Renesans w Gliwicach przebiegł wyjątkowo, naprawdę niespotykanie spokojnie.
Już w średniowieczu handel stał tam na wysokim poziomie, więc nic nie zapowiadało takiej zmiany. Może tylko wspomnę, że z inicjatywy obywateli Gliwice zyskały wtedy status wolnego miasta. No i wpizduj, kompletnie nikt się nie spodziewał pożaru w 1601 roku, który, jak się domyślacie, niewiele dobrego przyniósł. Pomimo takiego położenia w Czechach, a pośrednio w Niemczech, to nowy odłam chrześcijaństwa, protestantyzm, nie zdołał opanować miasta. Pozostawało katolickie i w czasie wojny 30-letniej w 1626 roku było oblegane przez protestanckie wojska duńskie. Z tym wiąże się ciekawa historia, bo ponoć gliwickie kobiety wylewały na oblegających gorącą kaszę. To są feministki, a nie jakieś zygzaki na twarzach malujecie. Poza tym pomóc miała sama Matka Boska, która odstraszyła napastników samym swoim pojawieniem się ponad murami. W dalszym okresie nowożytności niby niewiele się działo, ale jak już coś się działo, to porządnie. Najpierw pożar, potem przejście na teren Prus w wyniku wojny z Austrią. Niemcy rozpoczęli w latach 90. XVIII stulecia budowę kanału Kłodnickiego łączącego Górny Śląsk z Odrą, a na dłuższą metę z Berlinem czy na upartego z dowolnym portem na świecie. W XIX wieku wszystko szło jak należy, darujmy sobie te standardowe szablony. Wszystko ruszyło dopiero po I wojnie światowej, odpalono wtedy wszystkie instytucje kulturalne. Miasto rzutem na taśmę pozostało w granicach Niemiec, a właściwie na granicy Niemiec, bo granica znajdowała się 10 km od centrum miasta. Zamiast rozwodzenia się nad okresem międzywojennym, to ja lepiej powiem, co się tam zdarzyło w przededniu II wojny światowej. W szkole raczej na pewno coś tam o prowokacji gliwickiej było, ale u mnie to raczej w ramach ciekawostki. Ja pozwolę sobie ten temat rozwinąć. Hitler przygotował sobie kilkanaście upozorowanych prowokacji, czyli udawanych sytuacji agresji Polaków na Niemcy. Od połowy sierpnia przygotowywano akcję w Gliwicach, chociaż tutaj słowo przygotowywano jest dosyć średnie, bo cała ekipa dała dupy jak skrabeł chatów z Zenitem na wyjeździe. Kiedy dostali rozkaz będąc w hotelu, to musieli się na szybko ogarnąć i iść. No i doszli, ale nie do tego budynku co trzeba. Budynki radiostacji Gliwice były dwa. O, ten tutaj i drugi ze studiem mikrofonowym. Niemcy wbili do tego pierwszego i nie mieli jak obwieścić całej Europy, jak to ci niedobrzy Polacy przejęli radiostację. Mieli tylko jakiś zapasowy mikrofon wątpliwej jakości i to im musiało wystarczyć. Nadali komunikat w języku polskim o treści: uwaga, tu Gliwice, radiostacja znajduje się w polskich rękach. No tylko, że raczej usłyszano to na samym Śląsku niż w całej zachodniej Europie, jak zakładał plan, według którego miano się o tym dowiedzieć we Francji i Wielkiej Brytanii, czyli u naszych sojuszników. No i dupa, ale to już musiało starczyć. Jeszcze żeby nikt się nie zorientował, to przywieźli na miejsce zamordowanego dosłownie przed momentem Ślązaka, uczestnika powstań śląskich, i podłożono go tam, żeby powiedzieć, że to on się wdarł do radiostacji i to niemiecka policja go zastrzeliła. No i pomimo, że ta cała akcja średnio wyszła, to Hitlerowi obok innych takich akcji to wystarczyło, żeby jakieś 8 godzin później zaatakować Polskę. No przyznać trzeba, że propaganda godna TVP. W czasie wojny w cały czas niemieckich Gliwicach Hitler postawił na przemysł zbrojeniowy. W mieście powstały 4 filie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Armia Czerwona odbiła miasto w nocy z 23 na 24 stycznia 1945 roku. Po wojnie we wspomnianej już radiostacji znajdowała się zagłuszarka Radia Wolna Europa, więc tym razem radziecka propaganda. A potem to już wiadomo, to PRL-owskie pierdzielenie. A tutaj proponuję zamiast tych bardziej oczywistych miejsc zacząć od czegoś niespodziewanego, jak trzecia fala Uwaga, czy komukolwiek z was, kto nie jest z Gliwic lub okolic, chociaż takie osoby pewnie też się znajdą, przyszłoby kiedykolwiek do głowy, że w Gliwicach jest port? Co? Nikt się tego nie spodziewał. Mnie, powiem szczerze, ta informacja zaszokowała i kiedy zapytałem o to kolegów, to oni też nie wiedzieli. Wejdźcie koniecznie tam na dół w opis, macie namiary na tych dwóch rzezimieszków, co to nie wiedzieli, że w Gliwicach port istnieje. Zrobiłem nawet też szybki research na Facebooku i wyniki, jakby to powiedzieć, no normalnie mnie zaszokowały. Ja to bym nawet zaproponował jakąś ogólnopolską akcję uświadamiania ludzi, bo przecież to tak nie może być, że nikt nie wie, że w Gliwicach jest port. No, to niedopuszczalne po prostu. A tak serio, to ten port znajduje się w północno-zachodniej części miasta i jest początkiem kanału Gliwickiego, zbudowanego w latach 30. XX wieku w miejsce starego kanału Kłodnickiego z XVIII wieku. Można się przepłynąć statkiem w towarzystwie malowniczej przyrody i z tego co wiem, są nawet organizowane rajdy rowerowe lub też można wynająć statek na dowolną porę, ale te informacje to ja bym prosił zweryfikować. Kanał Gliwicki ciągnie się przez 40 km i różnica poziomów wody na tym dystansie wynosi prawie 44 metry. A to dlatego, że znajduje się na nim 6 śluz wodnych. Kanał prowadzi z Gliwic do Kędzierzyna-Koźla, gdzie łączy się z Odrą, więc na spokojnie można powiedzieć, że z Gliwic można sobie przepłynąć statkiem do Ameryki czy gdzie tam chcecie.
No dobra, to teraz wrócimy jeszcze na chwilę do wydarzeń z sierpnia 1939 roku i powiedzmy o gliwickiej radiostacji, w której dzisiaj znajduje się muzeum. Wieża radiostacji nie dość, że jest najwyższą tego typu konstrukcją na świecie, bo pnie się na 111 metrów, to jeszcze jest drewniana i nie ma w niej ani jednego stalowego gwoździa, taka technika. Większość takich albo zniszczono w czasie wojny, albo zastąpiono stalowymi. Po wojnie, w rękach niby polskich, ale tak naprawdę radzieckich, jeszcze przez parę dobrych lat pracowała jako zagłuszarka Radia Wolna Europa i przekazywała sygnał Radia Katowice. Muzeum jest od 2005 roku. Znajduje się na szlaku zabytków techniki i myślę, że warto by tam trafić chociażby ze względu na tę sławną prowokację gliwicką, ale też jak ktoś lubi technikę, to droga wolna, a teren wokół ładnie zagospodarowany. To teraz miejsce, o którym podobnie jak o tym pierwszym sporo osób nie wie, ale chyba nie aż tyle. Zamek Piastowski. Może nie wiadomo jaki Malbork, kto to nie jest, ale słuchajcie. Został wzniesiony w XIV wieku jako rezydencjonalno-obronny w formie dwóch baszt z częścią mieszkalną pomiędzy nimi. Wiódł swój żywot spokojnie, bez jakichś najazdów i innych niepożądanych wizyt. Coś się zaczęło dziać dopiero w końcówce XVI wieku, kiedy trafił w ręce miasta. Od tej pory zaczęto go często i porządnie rozbudowywać, przebudowywać, zmieniać materiały, wystrój, całą architekturę i ogólnie takie dyrdy mały. Przez te kilkaset lat trochę jednak ucierpiał i po II wojnie światowej przeprowadzono dwa gruntowne remonty, tak że dzisiaj jest gotowy do zwiedzania. No to teraz powiedzmy, że wysiedliśmy właśnie na dworcu PKP. Idziemy sobie ulicą Zwycięstwa, czyli teoretycznie reprezentacyjnym deptakiem Gliwic, ale uwaga, niespodzianka, po nim jeżdżą tramwaje, co się nieczęsto w Polsce zdarza. Dochodzimy nią do rynku z ratuszem i taką fajną fontanną Neptuna. Nie, taka nie znajduje się tylko w Gdańsku. Ratusz pochodzi z XV wieku i został odnowiony po wojnie. W jego piwnicach, gdzie podobno są jakieś kawiarnie, można zobaczyć pozostałości murów poprzedniego ratusza z XIII wieku. Dobrze w Polsce znamy krzyżaków, ale inne ówczesne zakony rycerskie są owiane tajemnicą. Do takich należą francuscy templariusze, którzy w XIII wieku mieli przybyć na Śląsk z Moraw. Za ich sprawą miał powstać kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja przy ulicy Toszeckiej. Samo powstanie kościoła to proces owiany tajemnicą. Wnioskuje się, że parafia powstała w drugiej połowie XIII wieku, ale dokładnie nie wiadomo. W kościele należy zwrócić uwagę na charakterystyczny dla templariuszy czerwony krzyż maltański, jaki umieszczali na płaszczach, jednak należy pamiętać, że ten krzyż nie jest zarezerwowany wyłącznie dla tego zakonu. Dodam jeszcze, że jest to jedna z najstarszych parafii na całym Śląsku. Obecnie istnieje już nowy kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja przy ulicy Bernardyńskiej. No to jak mamy kościół wczesnogotycki, to mamy też późnogotycki z częściowo barokowym wyposażeniem. Stojący w pobliżu rynku kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych z XV wieku z bardzo typowym dla gotyku sklepieniem. W sezonie turystycznym można wchodzić na charakterystyczną 64-metrową wieżę, z której można zobaczyć oddaloną o 40 km górę Świętej Anny czy też Beskidy. No i tutaj mieliśmy skończyć, ale nie mogłem spać, więc zdałem sobie sprawę, że coś spieprzyłem i tu powinno być coś jeszcze. Na przykład mieszcząca się w gliwickim Śródmieściu na terenie Parku Chopina palmiarnia miejska. Jest to nowoczesny, przeszklony budynek podzielony na 5 pawilonów, w których można zobaczyć rośliny użytkowe, tropikalne, historyczne, czyli nie żadne prawie wyginięte, tylko najstarsze w palmiarni, które przekroczyło już 120 lat. Sukulenty, czyli rośliny przystosowane do klimatu suchego, jak żarty mojego pana od wosu, pozdrawiam. A oprócz roślin, również zwierzęta morskie w pawilonie akwarystycznym, występujące na całym świecie, od polskich rzek po Amazonie. No to jak już mówimy o nowych obiektach, to trzeba dodać jeszcze jedną z najnowocześniejszych w Polsce, obok tarnowskiej jaskółki i gdańsko-sopockiej Ergo Areny Hall, czyli Arenę Gliwice. Ostatnimi czasy znaczną większość, jeżeli nie wszystkie domowe mecze, rozgrywają tam polscy koszykarze. Właściwie w jednym budynku znajdują się dwie hale, arena główna i ta druga mniejsza. Łącznie Arena Gliwice może pomieścić 18 270 widzów, w tym 17 178 w arenie głównej. To znaczy mogła pomieścić przed 2020 rokiem. Jeżeli pamiętasz takie obrazki, to znaczy, że miałeś, czy tam miałaś, ale bardziej miałeś, zarąbiste dzieciństwo. Kiedyś to było.
Dobra, na tym na dzisiaj skończymy. Dziękujemy bardzo za uwagę i takie tam formułki z subami, lajkami, nie wiecie o co chodzi. Poprawna odpowiedź na dzisiejszą zagadkę pana Michała to A. Niższa od wieży radiostacji w Gliwicach z wymienionych jest tylko wieża klasztorna w Częstochowie. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.